przy każdym ważnym święcie szykujemy wszystkie ołtarzyki przykościelne, a akurat Maryi ten ołtarzyk maryjny przypisany jest górnej części Giebutowa. I ze względu dodatkowo jeszcze na jutrzejszy odpust, no, trzeba nadać pełną krasę temu wszystkiemu i stąd zajmuję się właśnie tym dzisiaj. Dla mnie najbardziej cenny jest udział we mszy świętej z tej okazji, zwłaszcza właśnie w dniu jutrzejszym, gdzie nasz patron, święty Michał Archanioł, swoją łaską darzy wszystkich. Muszę się zniżyć teraz. Przyjeżdżając tutaj, to właśnie była taka nazwa Kaczaniak, albo z pobliskiej wioski Jeziorany. Większość ludzi prawdopodobnie przybyła tutaj z miejscowości Kaczanówka. Pobliskie miejscowości tak nazwały miejscowość Giebutów, Kaczaniaki. Kaczaniace to znaczy się, to były ludzie, które pochodziły z Kaczanówki, ale w tej chwili już tych ludzi prawie nie ma, powymierali, została sama młodzież, już są prawie ci, którzy się wychowali w Giebutowie, urodzili. Są ci, co tutaj byli przesiedleni w czasie repatrianci. Oni pochodzili z Kaczanówki, z takiej wsi, wie pani? Pani może trochę młodsza, nie? Ale za Bugie to była Kaczanówka. Z Kaczanówki tutaj przyjeżdżali. I oni po prostu repatrianci. Ale już z tej starej Kaczanówki zostaje... A to same osób, no bo to było zaraz po wojnie. Także już tych praktycznie Kaczaniaków to już nie ma. A my jak tu przyjechali, to tu ani jeden do drugiego nie idzie. A my tam jak byli młode, pośpiewali, potańczyli. A jeszcze jak my się pożenili, on umiał grać, dziewczyny przylatują, pobawili się. Nawet tak było, że była troszkę tak kryzys taki, ale kapusta była w beczce. A wódki można było dostać, to po kielichu wypili kapusty z oleju, no oleju nie brakowało. Takie było życie. No. Ale było bardzo tam wesoło. A tu my przyjechali już każdy w fabryce, już jeden do drugiego nie chodzi, bo już tego nie było. Tutaj grali różnych, tutaj jak już pójdą wesele, to coraz inne melodie. A tam tak, była Puleczka, Kolomyjka, była taki ten Fokstroczyk, nie, i tango czasem, i to mało. I takie utwory, a tak więcej to nie było. A takie Puleczki to my kiedyś przed wojenną to grali. Tam. Tylko proszę zaczekać, ja muszę go przedmuchać. Jasne. Thank you.
instrumentach zacząłem grać już. Ja na takim pierwszym instrumencie, to była taka ruska balalajka, na której ja pierwsze zacząłem się uczyć. No i już chodziłem do drugiej klasy, miałem 8 lat, bo to ten czas był uczył, to już na tej balalajce zagrałem melodię. I to podziwiali w szkole, że taki chłopaczek 8 lat już zagrałem. Bo kiedyś to nie było tak. W takiej szkole, żeby muzycy, to samouki przeważnie wszystko było. Grali, Denta Orkiestra była samouki, to wszystko nie było w szkole, tam żeby uczyli albo coś, tak było. Powrócą ptaki z obcych stron, wiosenne wzejdą kwiaty. Nie wróci tylko wszystko to, co działo się przed laty. Do słońca uśmiechniemy się, uleci smutki z twarzy. Jak dobrze, jaki jasny dzień, znów z tobą mijasz. Wie pan coś o tym obrazie, który został przywieziony do kościoła w Giebułtowie? To był on przewieziony w 1946 roku. Ja to ten czas nie jechałem, bo my przejechali w 1957 już, a to w 1946 ten obraz był przewieziony przez naszych Polaków, którzy tam z kościoła wzięli, uratowali to, co mogło. Jedyny został właśnie ten Michał, który teraz w kościele, jego obchodzimy. Szczęście? Tak. No to mamy tyle szczęścia, że my stamtąd wyjechali tutaj, no to tu sobie zarobili emerytury i to nam teraz życie da. A jeśli byśmy tam zostali, to kto wie, czy byśmy żyli raz, a drugi raz tam do dziś jest bieda. Nasz kościół się nazywa pod świętym Michałem, Abraham Michał, i to dzisiaj jego jest imieniny i jest odpust zawsze, co roku. Pamiętasz to polu tango, na polu bawiliśmy się, tańczyłaś ze mną kolony, gdy ja wciąż zasmucony był. Jak szybko mijają chwile, jak szybko zleciał ten czas. Sakramencie na to przytomny.
was young, I'd flee this town, I buried my dreams.